Witam Cię serdecznie, Wojciech Orzechowski, Zarabia na nieruchomościach. W tym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, które często pojawia się na topie zadawanych pytań, czy lepiej obracać nieruchomościami, czy lepiej je wynajmować. Oczywiście punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jeżeli masz kapitał zgromadzony i chcesz go ulokować, żeby nieruchomości dawały Ci dobre przepływy pieniężne, to oczywiście lepiej kupić i wynajmować. Ale jeżeli nie masz kapitału swojego, tylko masz kapitał obcy i chciałbyś zwiększyć swój majątek, to lepiej najpierw obracać tymi nieruchomościami, czyli kupić, a następnie wyremontować i sprzedać, albo kupić i zrobić tak zwanego szybkiego flipa i go szybko sprzedać, bo wtedy szybko powiększasz swój majątek i w niedługim okresie uzbierasz kwotę, która zainwestowana w nieruchomości może przynieść Ci bardzo dobre przepływy pieniężne. Bo jeżeli zrobisz to w kredycie, to ci, którzy będą zarabiać na tej całej transakcji, to oczywiście banki, a nie ty. No, mógłbyś sobie powiedzieć, że okej, ale nieruchomość mi się spłaca i ona będzie moja za 30 lat. Pytanie, czy ciebie to interesuje, co będzie za 30 lat? Czy ciebie to interesuje, żeby poczekać te 30 lat, czy chciałbyś już żyć z nieruchomości teraz? Ja podam teraz taki przykład. Załóżmy, masz 150 tysięcy złotych w gotówce i chciałbyś kupić nieruchomość i ją wynajmować. Załóżmy, że przy takich założeniach będziesz otrzymywał przepływ pieniężny na poziomie 500 zł miesięcznie z wynajmu, a więc w ciągu roku będzie to 6 tysięcy. Jaka to jest stopa zwrotu? Zainwestowałeś 150 tysięcy, a otrzymujesz 6 tysięcy rocznie. Ja już teraz kalkuluję, żeby tutaj podać dokładny wynik. 6 tysięcy podzielić na 150 tysięcy, no to mamy 4%. Proszę bardzo, 4%. Nawet jeżeli okaże się, że zainwestujesz 150 tysięcy, a będziesz otrzymywał 1000 zł na czysto co miesiąc, czyli rocznie 12 tysięcy, no to uzyskasz 8-procentową stopę zwrotu, czyli taką dosyć przeciętną. W ciągu roku uzyskasz 12 tysięcy. A teraz wyobraź sobie, że kupujesz, remontujesz i sprzedajesz to w pół roku i zarabiasz 20 lub 30 tysięcy złotych. Zobacz, jaka jest różnica. Na wynajmie zrobisz 12 tysięcy rocznie, a tu na jednym flipie w pół roku jesteś w stanie zrobić 20 do 30 tysięcy. Dwa takie flipy w roku zarabiasz od 40 do 60 tysięcy złotych rocznie. No i to jest dylemat inwestora. Czy wynajmować i zarobić rocznie 12 tysięcy, czy kupić, wyremontować i sprzedać i zarobić 40 albo nawet 60 tysięcy rocznie. Dla mnie odpowiedź nasuwa się sama. Ja już swoją drogę wybrałem. Jeśli chcesz, żebym Cię tej drogi nauczył, musisz do mnie napisać. Pozdrawiam Cię serdecznie. Wojciech Orzechowski. Przeprowadzę Cię za rękę przez cały proces inwestycyjny.